Cześć, z tej strony LEGO Hero Polska i witam Was w kolejnym odcinku na sobotę. Przygotowałam dla Was figurki zadymiarzy z gry Brawl Stars. Są to moje, sam robiłem figurki zadymiarzy. Mam tu 5 bohaterów, czyli Colt, Poco, Shelly, Kruk i Bull. Może jeszcze kiedyś będzie taki odcinek, ale jeszcze nie wiem. No i co, zapraszam Was do oglądania. No dobrze, pierwszą postacią jest Colt. Jak już mówiłem, są to wszystko postacie z gry Brawl Stars. Colta można dostać tak naprawdę za darmo, nie ze skrzynki, tylko to jest nagroda w kalendarzu za jakieś 60 pucharków chyba. No i co? Zastąpiłam mu włosy, bo on ma zazwyczaj czerwone, a ja mu zastąpiłam takie, no, rude, no bo nie miałem czerwonych, bo LEGO robiło tylko czerwone damskie, męskich już nie było. Mam 2 pistolety, takie szare. Ja widziałam od Kapitana Rexa z LEGO Star Wars. Jest taka niebieska kamizelka. No a pod tym taka... też niebieska, ale taka bardziej błękitna koszula. A spodnie są już takie całe granatowe. Colt ma bardzo daleki zasięg. I była to kiedyś jedna z moich ulubionych postaci. Przechodzimy dalej. Kolejna postać to Poco. Poco to taki Meksykanin z gitarą, z sombrero. Tylko jest to taka czacha meksykańska. Taka żółta, nie biała. No i ja tak naprawdę nie miałem co mu przerabiać, tylko tą twarz, no bo to jest z serii figurek LEGO. Kiedyś był taki Meksykanin. No i tak on się prezentuje. Jego super atak to on może się uleczyć, tak jakby, jeżeli ma ledwo co życia, to może się uleczyć. Ma on krótszy, ale szeroki zasięg. No i mi też się całkiem dobrze gra Poco, bo na przykład jak grasz na duo, to możesz siebie uleczyć tego drugiego gościa, co jest z tobą. Był taki mem nawet z Poco, to się pisze po co i po co on jest w grze. Taki mem, ale dobrze, no idziemy dalej. Kolejny zadymiarz to Shelly. Shelly jest to zadymiarz początkowy, dostajemy ją na samym początku gry. No i ma ona fioletowe włosy. Takie, ja widziałam akurat takiegoś wampira z LEGO Nexus, jeżeli dobrze pamiętam. Taka twarz, jeszcze jest plaster. Bo ona ma plaster. Taki na twarzy. Ręce takie dwukolorowe, taki kawałek jest błękitny, że to są takie rękawy. A tutaj jest już zwykła ręka człowieka. Jest. Ona ma takie, no, granatowe jak Colt spodnie, tylko że ma jeszcze z boku takie paski. Jeszcze zbudowałem jej taką małą broń. Taki klocek, jeden taki czarny i jeszcze mały groszek. Jeżeli chcecie, żeby była dobra z waszej drużyny, albo wy chcecie nią być, to niech będzie miała niebieski groszek, a jeżeli ma być przeciwko Wam, to włóżcie sobie czerwony groszek. Shelly to jest, jak już mówiłem, zadymiarz, którego dostałem na samym początku. Ma dosyć daleki zasięg i całkiem szeroki, ale nie aż tak szeroki. Na pewno mniejszy trochę od Colta, ale też szerszy. I ma takiego ulta i super atak, że mocno tak wali tym pistoletem, tak strzeli mocno.
a jak się ma Star Power, to ona wtedy może kogoś na chwilę zamrozić. Czyli coś w tym stylu, że dobrze kojarzę. No dobrze, przechodzimy dalej. Kolejny zadymiarz to ból. Ból jest tak trochę, wyszedł mi za mały, no bo ból to jest ten wielki. No i co, dam takie włosy. Włosy też powinny być takie wielkie, ale Lego nie oferuje takich części. Twarz od żołnierza klon. No i mówiłem, że źli będą mieli te czerwone, no to akurat u niego dałem czerwono i może wystrzelić swoim pistoletem. Jego super atak to on tak wszystko na swojej drodze taranuje. Bula można dostać za 250 pucharków. No i co? Ma tu taką białą koszulę. Jest jakiś pas. Z tyłu czacha, znak Brawl Stars. Jakieś opaski na ręce. No i tutaj na tym pasie jest jakiś byk. Jakaś czacha byka narysowana. Bull ma też taki szerszy zasięg, ale nie za daleki. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Tutaj nie zadbałam o jeden szczegół, że on ma taki jak byk, takie coś na nos. Taką coś okrągłego, no. Nie pamiętam w sumie, jak to się nazywa. Ale wy możecie wiedzieć i napiszcie mi w komentarzu. A my przejdziemy dalej. Ostatnią postacią w tym odcinku jest Kruk. Kruk jest legendarną postacią. No i jak widzimy, jest krukiem. Rzuca on takimi małymi ostrzami z trucizną. Może kogoś zatruć na chwilę. Czapkę, czyli głowę tego kruka, mam akurat z Lego Jimmy. Może kojarzycie, może go pokazywałam na odcinku, bo pokazywałam z Lego Jimmy figurki w kilka sobot temu. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to szybko zobaczcie. Ale wracam do tego, co się dzieje teraz. Mam całą taką bluzę niebieską, taką kamizelkę. No i brązowe nogi. Jego ult to wyskakuje i rzuca te wszystkie ostrze trucizny i leci w wybrane miejsca. Ma on jeszcze pod tą bluzą jakąś czerwoną koszulę, bo widać to po tym, że ma rozpięty suwak. No i przejdźmy do podsumowania. Może niektórzy z was nie grają w tą grę, ale ja wam naprawdę ją polecam. Jeżeli chcielibyście z niej odcinki jakieś, to napiszcie w komentarzu i oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i co, gra jest bardzo fajna. Mamy 26 zadymiarzy do zebrania. Może będą jeszcze jakieś odcinki z tymi postaciami. Ja póki co czegoś takiego nie planuję. Ale może jeszcze kiedyś, nie wiadomo. Górki, jak już przypominam, są wykonane przeze mnie 100%, no może nie 100, bo poko to tylko 10%, a większość to w sumie tak, twarze też są oryginalne, prawie wszystkie, tylko nie u poko i nie u kruka. Ale co? Ja wam jeszcze raz zachęcam do grania w tą grę. Jeżeli chcecie jakieś odcinki z tej gry, to mogę wam nagrać. No i co, ja się z wami żegnam do następnego odcinka i pa.